No, siemaneczko, witam serdecznie, Artur GT z tej strony, słuchajcie, jak widzicie, kolejny dzień wykopkowy, tym razem nowe pole do obejścia, dzisiaj takie specyficzne, bo dużo linii wysokiego napięcia jest, ale zobaczymy jak się Apex sprawdzi, jeszcze nie chodziłem z Apexem pod kablami, także co, Paweł z tyłu, siemano, także co, startujemy. No, słuchajcie, takim pierwszym sygnałem, no chyba z 20 minut tu chodzę, nic mi tutaj nie weszło, ale w końcu coś tutaj się wyłoniło z tej ziemi, wpada mi plombunia, zobaczcie sobie, oto taka plombunia mi wpada, jakieś tu ma napisy, no i jest pierwszy taki sygnał konkretny, nawet to też nie był konkretny sygnał, ciężko, tutaj się takie bruzdy są, taka glina i wpada, co, plombunia, czyli pierwsza znajdka zaliczona. No, zobaczcie, jestem pod samymi kablami, wam powiem, ten Apex dosyć jest wyciszony. Wiadomo, coś tam harczy, ale kurde, naprawdę się sprawuje. A tymczasem wpada, o, coś takiego, takie malutkie koło zębate, jakiś trybik, coś takiego. Także co, kolejna znajdka. No, słuchajcie, zawijamy się z tego pola. Półtora godziny chodzenia, jedna plomba, jakieś jedno koło, malutkie zębate. Paweł też mówi, tu bida totalna. Tak, zawijamy się na inne. Mamy tam jeszcze takie jedno, mniejsze, albo pojedziemy tam na te stare drogi, także widzimy się za chwilę. No, słuchajcie, zmieniliśmy miejscówkę, takie pole mamy. Idę tu koło Pawła, Paweł jakiś guzik trafił, mówi. Pokaż, co masz. Płaski? Płaski, ale patrz, ma takie zdobionka. No, widzisz? To chyba będzie arseniak, czy nie? I tutaj pokaż piątka to. I kurde, też jakieś takie... Jo, ma jakieś zdobienie. Taki gruby, nie? Gruby. No. Kurde, fajna znajdka. Ale ma drzewo chyba namalowane, mi się jo, wydaje. Też mi się wydaje. Jest to arseniak? Nie, chyba nie. Arseniaki są takie płaskie, nie? I cienkie. Nie wiem, może jakieś jest odmiana. No, może jakaś odmiana inna, kurde. No kurde, fajna znajdka. No i tu się zaczyna już coś dziać. Krzysztof tam za krzaka idzie. Dobra, to co? Lecimy dalej. No i zaraz, kurde, po guziczku Pawła. Ja jestem tu obok i wpada mi monetka. Zobaczcie sobie. Co to tu jest za moneta? Ty, to będzie stara moneta. Dwa fenole. Dwa fenole taka stara? Nie, już myślałem. Ach, kurde. Tak wyglądało. Dycha cesarstwo. Dycha cesarstwo. Czekajcie, trochę tutaj to obczyszczę. Tak jest, spada dycha cesarstwo. W takim już opłakanym stanie. Ale jest krągłość. Także co? Już coś się zaczyna dziać. Zmiana miejscówki. Pierwszy, lepszy sygnał i wpada monetka. A z oddali Paweł, a mi tu wchodzi taka, zobaczcie sobie, taka miniaturka. Taka malutka klameczka, zobaczcie sobie. A koninka chyba najprawdopodobniej to będzie. Ale kurde, już zobaczcie, drugi sygnał na tym polu, taki lepszy. I kolejne ciekawe znalezisko. Także co, widzicie jak to wygląda i co, lecimy dalej. No i słuchajcie, chwilę po tej małej konince wpada guziczek. Kolejny taki malutki. Już widzę, ma jakieś zdobienie, jakiegoś kwiatuszka najprawdopodobniej. Zobaczcie sobie, czekajcie chwilę, obczyszczę go trochę. No i zobaczcie sobie, jaki piękny guziczek wpada z takim kwiatuszkiem. Uszko też ma jeszcze, trochę już obrośnięte jest, ale kurde, kolejna fajna znajdka, guziczek wpada. Proszę bardzo, tak to wygląda. No i kolejne znalezisko, oto taka kuleczka mała, muszkietowa chyba najprawdopodobniej. Coś takiego wpada. A jestem tu znowu pod kablami, ostrowali, ale widzicie, kurde, Apex daje radę, nie? Takie lepsze sygnały wyciąga, nie? Słyszycie teraz, jak napierdziela. Ale jest dobrze. Lecimy dalej. O, chłopaki z oddala. No mi tu kolejny taki sygnał. I wpada taki guziczek. Płaski golasek. Uszko też już jest oderwane. No ale co? Jest kolejna znajdeczka. Tak to wygląda. Guziorek. Dobra, co? Lecimy dalej. Idę tu do Krzycha, mówię, że pruską monetę wykopał. Idziemy zobaczyć, co to za... O, Krzysztof, widzę nowe buty.
Kurde, panie, jak żeś to ma nakopane już. To jest co? Czy to poruska? Nie. Nie. To jest dycha adolfowa. Gdzieś on tam, kurwa, siedzi. Gdzie żeś się schował? A ty, Paweł, jak? Jeden odważnik. Ten guzik. No kurde, malutka. Jakaś taki talarek pewnie. Pruska jedyneczka. Jedyneczka, no. Taki zajazdek, ale no, korony widać, także wiadomo, że to prusak. Trzymaj. Dobra, bo co? No, ten guzik fajny, kurde, ciekawa. Wiadomo, odważnik to fajny. Odważniczek. Odważniczek. Jakaś monetka, spoko. Czy co tam, guziolek. O, koninka widzę też jest. A to sreberko tu? Chyba sreberko, no. Kurde, fajne. Jakieś zdobienie, nie? To jest. No. No kurde, fajnie hopy, nie czy nie? Na tą chwilę, co my tu jesteśmy? Kurde, idę do Pawła, Paweł mi tu krzyczy, że ma 12 fenoli, takie co ja ostatnio znalazłem. No jestem ciekaw, kurde, w jakim stanie. No pokaż co masz. Takie same, jaki stan? Jo, faktycznie ty. Identyko. Chyba nawet w lepszym stanie masz, czy nie? Jakiś chyba tył inny, nie? Tył inny jest, jo. Kurde. Koń. Konik jest, jo. Kurde, ty. Już jest zajebista moneta, naprawdę. To powinna być data normalnie, ale to już tak. A to pomiędzy literkami. Pomiędzy literkami. Znaczy tymi, nie? Kurde, fajny strzał. Taka monetka to jest, kurde, super sprawa. Kurde, i sobie tak, zobaczcie, idziemy sobie w trzech. I kurde, znowu starsza monetka, Paweł krzyczy. Pokaż, co masz. Jo, to jest trójka ham. Jo. Znaczy, no może być ham, może być chyba soles też. Nie, no, soles też takie miał. No kurde, zobaczcie, kolejne starsze monetki. Później wam do poglądu wrzucę, no ale już na tych filmach widzieliście te fenole. Także kurde, fajnie. Druga starsza monetka. Takżeś kurde narzekał, a tu bach, panie. 5 minut, dwie stare monety, kurde, na bogato. Proszę bardzo. Jeszcze jakbyś ten śmiet. My tu kurde gadu, zobaczcie. A tu wpada coś takiego. Taka łapa, jakieś zdobienie. Do obczyszczenia. Nie za bardzo znowu jest czym, że w końcu się wyposażyć w jakąś szczotkę, bo kurde, twanty obklejone, nie ma czym tego wyczyścić. Jakaś taka forma, nie wiem, taka łapka, zobaczcie sobie, coś takiego. W domu na spokojnie wyczyszczę, to wam wrzucę do poglądu. No ale jest kolejna fajna znajdka. Dobra, lecimy dalej. No jest kolejne znalezisko. Takie koło wychodzi z dziureczką. Są chłopaki, sobie się tam kręcą, gdzie oni są, tam z tyłu. No i kolejna znajdeczka. O, jest straszny śmietnik tu jest. Taki naprawdę totalny. Widać, że z tego gospodarstwa ludzie musieli śmieciory wyrzucać, bo naprawdę syf totalny. Tam jest złoty Krzysztof z ostatniego wypadu. No i tym razem ja mam coś takiego podobnego. Szkoda, że to miećka, no ale... Ale fant jest fant. Takie coś tutaj wpada. Zobaczcie sobie. Taka znajdeczka. Taki pierścionek chyba, czy nie wiem, miedziane. Coś takiego. Tak to wygląda. Krzychu miał swój. To ja mam swój. No słuchajcie. Na dzisiaj kończymy. Ja kończę z Pawłem. Paweł tam jeszcze se trochę pospaceruje. Szału nie ma, na kolana wypad nie rzuca, ale czasami takie się zdarza. Chociaż Paweł dwie fajne starsze monetki trafił. Ale co, czasami się tak zdarza, nie? Nie zawsze fajne fanty się kobie. Także słuchajcie, jak się podobało, łapka w górę, pamiętajcie o subskrypcji, do następnego.